Nie będę ukrywać, że nie jestem wielką fanką Sary J. Maas. Czytałam kilka jej książek i oczywiście jedne podobały mi się bardziej, drugie mniej, ale nawet te najfajniejsze wydawały mi się takimi typowymi młodzieżówkami z elementami fantastyki, paranormal, romans, coś tam. Takimi, które tworzy mnóstwo autorów i nadal nie widziałam w nich nic takiego wow, wyjątkowego, czemu należałby się taki rozgłos i taki fame, jaki ta autorka faktycznie ma i u nas w Polsce i za granicą. Moje zainteresowanie jej twórczością jeszcze bardziej spadło w momencie, gdy przeczytałam Dwory, które okej, powiedzmy, że jako tako mi się podobały, ale gdy przeczytałam drugi tom, to dotarło do mnie, że ja to już gdzieś czytałam. I powiecie, no oczywiście, że czytałaś, bo przecież to jest retelling Pięknej i Bestii, więc na pewno kojarzyło ci się z baśnią. Też, ale jest gorszy problem, bo ja czytając Dwory i głównie właśnie ten drugi tom Mgieł i Furii czy tam coś, kropka w kropkę zaczęłam dostrzegać tam serię Czarnych Kamieni od Anne Bishop. Taki materiał, w którym po raz pierwszy zaznaczyłam podobieństwo między tymi seriami, już powstał jeszcze na poprzednim kanale. Tam jednak pojawiło się wobec mnie i wobec mojej opinii sporo zarzutów. No bo ja się czepiam, bo przecież Trójkąt Miłosny to jest w co drugiej książce, bo przecież nie da się wymyślić czegoś całkowicie nowego i oryginalnego od zera, że wiele książek powtarza podobne sobie wątki i na marginesie ja się z tym zgadzam. Jak już mówiłam, motywy literackie się powtarza, dlatego, że są motywami. Ale w wypadku Maas i nie tak rozchwytywanej u nas Anne Bishop chodziło o coś więcej. Myślę, że te zarzuty, które dostałam, pojawiły się też dlatego, że starałam się unikać spoilerów, mówiąc o tych podobieństwach. Starałam się mówić tak naokoło, przez co faktycznie można było mieć wrażenie, że mówię ogólnie, że no romans, że fantastyka i faktycznie może nie wybrzmiało to tak, jak chciałam, aby wybrzmiało, bo chciałam być miła i wam nie spoilerować. Ale dobrze, skoro fani Sary J. Maas stawali twardo w obronie swojej ukochanej autorki, rzucając we mnie hejtem, to okej, będą ofiary, będą konkrety, będą przykłady, a więc będą i spoilery, żeby nie było, że nie uprzedzałam. I teraz, zanim zacznę wyliczać te wszystkie podobieństwa, odrzućmy na początek jeden argument, który prawdopodobnie pojawi się w waszych głowach jako pierwszy. Argument taki, że Sarah J. Maas mogła wpaść na ten sam pomysł i nawet nie czytała książek Anne Bishop, nie wiedziała o ich istnieniu. Mogła. Oczywiście można wpaść na ten sam pomysł co ktoś inny, tak działa świat. Chcę napisać jakąś książkę i nawet nie wiem, że po drugiej stronie globu ktoś też wpadł w tym momencie na ten sam pomysł, bo być może tym samym wydarzeniem się zainspirowaliśmy, albo po prostu nawet nie wiem, czy taka książka już istnieje, bo nie wpadła jeszcze w moje ręce. Ale niestety w tym wypadku, jeżeli się troszeczkę pogrzebie, to znaczy wejdzie się na konto Goodreads Sary J. Maas, to łatwo zobaczyć, że Sara czytała książki Anne Bishop lata temu. Więc ten argument, wiecie, więc już Sara nam się nie wiedzą, nie wybroni. Jedyne, co można by tu wziąć pod uwagę, to to, że Sara przeczytała te książki lata temu i co też się dzieje z mózgiem człowieka, ja mam to na studiach, człowiek zapomina. Mogło być więc tak, że Sara zaczęła pisać, wpadła na jakiś świetny pomysł i zaczęła pisać książkę, przelewać obraz, który ma w głowie na papier, tylko że do niej nie dotarło, że ten obraz, troszeczkę zmodyfikowany, już gdzieś kiedyś widziała. I to właśnie w książkach Anne Bishop. Więc to się mogło odbyć niejako całkiem nieświadomie. Tylko że znowu... Myślę, że mogłoby się odbyć nieświadomie, jeżeli to byłby jakiś mały element, jakiś tam ogólny wątek. A tutaj niestety tych podobieństw jest bardzo dużo i bardzo do siebie zbliżonych, jak to mają podobieństwa. Więc nie wydaje mi się, żeby to było tak całkiem w odcięciu od książek Anne Bishop. A więc teraz przejdźmy do konkretów, sprawdźmy, czy te podobieństwa są tutaj tylko na zasadzie Trójkąt Miłosny, czy jest to coś więcej. A więc teraz zaczynamy spoilery i uwaga, opowiem wam troszeczkę o fabule. Wyobraźcie sobie tajemniczą krainę pełną magicznych istot, zwaną Prytianem, Mrocznym Królestwem. Żyją tam czarownice i demony, panuje pewna hierarchia, ziemie podzielone są na pomniejsze królestwa, na przykład Królestwo Wiosny, Królestwo Cieni oraz istotny dla nas Ciemny Dwór, Dwór Nocy.
Najważniejsi i najsilniejsi Ilirowie, eryjeńscy wojownicy, tworzą pierwszy krąg, wewnętrzny krąg. Gdzieś w tym wszystkim swoje miejsce ma także pradawna Przątka, tkaczka, która w swoich magicznych niciach trzyma los i przyszłość wszystkich mieszkańców. Naszą główną bohaterką jest młoda Jaynal, Feyra, początkowo nie radząca sobie z wymaganiami otoczenia, jednak z czasem stająca się coraz silniejsza. Co więcej, wkrótce dostanie ona szansę na otrzymanie tytułu królowej. W królestwie są jednak i ci, którzy nie są zbyt mili. Amaranta, Dorotera San Diablo, bezwzględna, okrutna kobieta, która próbuje wszystkich sobie podporządkować, szczególnie skupiając się na poniżaniu mężczyzn, czyniąc z nich łóżkowe zabawki. Jednym z takich zniewolonych mężczyzn okazuje się być bardzo ważny dla naszej dalszej historii Rysand, Dimon. Przystojny, młody mężczyzna o ciętym języku i czarnych, demonicznych skrzydłach. To właśnie on ze swoim ponętnym, ociekającym ciemnością głosem i mroczną, bolesną przeszłością staje się kochankiem i rycerzem naszej głównej bohaterki. Wraz z całym wewnętrznym kręgiem, pierwszym kręgiem, będą bronić jej do utraty sił. Dodatkowo Rysanda, Dimona, z naszą Feyrą, Jaynal, łączy niezwykła więź. Więź ta przedstawiona jest jako nić łącząca ich umysły, pozwalająca na rozmowę przypominającą czytanie w myślach. Umysły jednak są bardzo delikatne i pociągnięcie za nić z niewłaściwą siłą może doprowadzić do jego roztrzaskania. Dam, dam, dam! Jestem bardzo ciekawa, co o tym myślicie. Ja też nie wybrałam tutaj wszystkich podobieństw, wybrałam takie najbardziej ogólne, jakby taki, wiecie, typu blurb, więc w sumie tutaj nawet nie ma spoilerów, jakby się uprzeć. Pewnie gdybym zagłębiła się w tę historię bardziej i zaczęła szukać jakichś konkretnych przykładów, to i bardzo podobne sceny mogłabym znaleźć. Oczywiście do tego wszystkiego jest coś jeszcze więcej, no bo tu mamy tego Tamlina, tu mamy bardziej w stronę retellingu Pięknej i Bestii, tu mamy bardziej zbudowaną fantastykę w stronę światów od Brandona Sandersona, gdzie są jakieś kamienie, różne dziwne moce. Jest bardzo ostry język, jest to literatura skierowana do dorosłego czytelnika. Książka dla dorosłych, napisali nawet. No ale mimo wszystko, nie wiem, czy wy też to widzicie. Halo? Dlaczego nikt nie zwrócił na to uwagi? Co jest ze mną nie tak? I tak jak mówiłam, wiem, że każdy może wpaść na ten sam pomysł, bo hej, zbliżają się święta, to napiszę książkę o świętach. Ale tu wydaje mi się, że problemem jest nie tylko ogólny motyw, że dobra, niech będzie fantastyka, niech będzie to królestwo, no powiedzmy, że musi być czarny charakter. Przypadkowo tym czarnym charakterem będzie kobieta, która chce przejąć władzę, która znęca się nad mężczyznami, jednym z tych mężczyzn będzie nasz główny bohater, jakby... I wiecie, to jednak troszeczkę boli. Anne Bishop napisała swoje książki dużo wcześniej i nie jest, wydaje mi się, aż tak popularna jak Sarah J. Maas. Stworzyła mega rozbudowany świat, który Sarah J. Maas troszeczkę uprościła i skierowała go bardziej właśnie do młodszych czytelników, dodając więcej takiego romantyzmu i trochę ją umilając, bo tak jak mówiłam, to jest książka dla dorosłych. I ja będę dobrej myśli, będę wierzyła, że to nie jest perfidne ściąganie, że to tylko taka nieświadoma inspiracja, bo ludzki umysł lubi nam platać figle. A nawet jeżeli Sarah J. Maas później zdała sobie sprawę, że upsik, chyba ja faktycznie napisałam coś, co już czytałam, no to logiczne, że teraz się nawet tego nie przyzna, bo straciłaby w oczach fanów. Nie będzie przecież polecała swoim fanom książek, w których mogą zauważyć podobieństwo do tego, co napisała ona sama. Koniecznie napiszcie mi, co myślicie o całej sprawie. Czy czytaliście którąś z tych serii? Jak wam się podobały? Być może czytaliście obie, więc wtedy napiszcie mi, czy też widzicie te podobieństwa, czy to... Mój umysł pleta mi figle. Całkiem sporo osób pisało też do mnie właśnie wiadomości w stylu, że też widzą to podobieństwo i dlaczego ludzkość się nie zorientowała, że coś tu jest nie tak. Także zadaję to samo pytanie ludzkości. Zapraszam więc do kulturalnej dyskusji w komentarzach, co by się tutaj nie przerzucać mięchem. Każdy może lubić różne rzeczy i tak dalej. Ja również w tych komentarzach będę, a face to face widzimy się w kolejnym filmie niebawem. Do zobaczenia.